Witam serdecznie, moim gościem Radosław Orzuk, Batimowcy. Witam serdecznie. Radek, walczycie do końca i to się opłaci, punkcik, trzeba powiedzieć, cenny. Ale ta wasza postawa dumna, bo jakby nie patrzeć, półtora sekundy przed końcem zdobywa się gola. Także wielkie brawo. Udało się. Motywowaliśmy się przed końcem, bo widzieliśmy, że w pierwszej połowie idzie, ale wiedzieliśmy, że stać nas na więcej i dlatego siedliśmy pod koniec na rywalach i udało się przynajmniej ten remis wywalczyć, także lepsze humory są. A czego zabrakło, że nie udało się zdobyć 3 punktów? Dokładności, na pewno. I też spieszyliśmy się z rozgrywaniem, przez to nadziewaliśmy się na kontrataki i poszło, niestety. I poszło. Pytałem twojego przedmówcę o ocenę tego sezonu. Jak ty to widzisz w tej perspektywie szkolnej 1-6, skala ocen? Jak ty to widzisz? Ja bym dał taką dwójkę, że przechodzimy do następnej klasy, ale szału nie ma. Ale stać nas na więcej, tak jak mówię. Także myślę, że powalczymy w tych barażach, bo udało się dostać do baraży i myślę, że uda się utrzymać. Mam nadzieję. Macie też kilka nowych zawodników w tym sezonie i trzeba powiedzieć, że dobrze wkomponowali się w ten zespół. Przed nami sufix z Ligorlika, z tego co wiem, to Batimowcy chcą tam wystąpić. Także czy ten czas, który już ci nowi zawodnicy przystąpili do gry, będzie wystarczający, żeby od początku na Orliku efektywnie to wyglądało, czy jeszcze potrzeba zgrania? Na pewno potrzeba zgrania, ale myślę, że będziemy coś trenowali przed ligą i spokojnie jakoś uda się. Ja też przyszedłem dopiero co teraz w tym sezonie na halę. Na Orliku też podejrzewam, że będę grał i myślę, że na Orliku myślę, że nawet więcej osiągniemy. Ciężko powiedzieć, że baraże to jakieś osiągnięcie, ale na pewno powalczymy. A tobie jak się tutaj gra w Batimowcach? Bardzo pozytywnie ogólnie. Podoba mi się atmosfera, jest luźno, lubimy się wszyscy i też nie kłócimy się między sobą, to jest bardzo ważne. Też mogę w końcu z przodu coś więcej pograć, bo w poprzednich sezonach jednak stałem z tyłu. I co jeszcze? To, że treningi są raz w tygodniu, to też nam dużo daje na pewno. Jak się gra pod takim szyldem jak Batim, gdzie to jest, trzeba powiedzieć, międzynarodowy transport i taki, powiedzmy, bardzo górujący w świecie, już można nie tylko powiedzieć, że w Polsce, ale potentat, więc odpowiedzialność, jakby nie patrzeć, też jakaś troszkę jest. Gra się z dumą, można powiedzieć. Wiele osób pyta mnie, czy pracuję w Batimie, ale no, akurat nie pracuję, ale na pewno z dumą, no, ciężko mi coś więcej powiedzieć. Jeszcze nie pracujesz. Jeszcze nie pracuję, może w przyszłości. No zobaczmy. Może w przyszłości. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.